Kiedy dowiedziałem się, że słowo zaginął, brzmi bardziej poważnie niż tylko przez chwilę go nie ma i wówczas napisałem wierszyk, piosenkę, wiersz, ale to później. Natomiast pierwszy utwór to będzie stara moja piosenka. Paweł po prostu czasem, jak się spotykaliśmy, jak gdzieś grałem, być może to było tutaj, on mówił do mnie: Mariuszku, ale też podchodził i mówił: to jest, jak to powiedział, to jest najbardziej ulubiona moja, twoja piosenka, na tej zasadzie. To była pierwsza z tych piosenek, natomiast często mu się zdarzało, że te piosenki ulubione były różne. To będzie pierwsza, dlatego ją zaśpiewam, a też się trochę rozśpiewam, bo będę przy niej chyba trochę bardziej dynamiczny, chociaż nie tak jak poprzednicy. Nie, po prostu tak zagraliście tak fajnie dynamicznie, że teraz to, wiesz, bez orkiestry symfonicznej to ja po prostu nie mam szans tutaj być słyszany. Masz radę. Tak, zrobię wszystko. Też masz wspaniałą interpretację. Jeszcze tylko poogarniam urządzenia. Jesteś ponad nutami, tak jak Marcin. O, dziękuję ci, Andrzej. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy, ale dzięki. Fajnie brzmi. To znaczy, że idziesz po prostu całym sobie. Dobra. Słuchajcie, to piosenka ta, o której Paweł powiedział jako pierwszej, że ta jest jego ulubioną moją piosenką. Można dać gitarę, bo mam wrażenie, że w ogóle nie było. Tak? No nie ma gitary. Teraz ma? Jest? Nie. O, teraz słyszę, nawet ja słyszę gitarę. Dobra. Utwór Stacja Manowce. To taka piosenka, którą zazwyczaj, kiedy śpiewałem, to dedykowałem tym, którym się to zdarza albo w przyszłości.